Dzień dobry, witam serdecznie. Mam niezwykłą przyjemność i zaszczyt powitać dzisiaj na czerwonym dywanie panią Katarzynę Groniec. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry, dzień dobry. Rozmawiam z artystą holistycznym, z artystą w pełni ukształtowanym i dojrzałym. Czy masz o sobie takie odczucia? Nie mam. Myślę, że ciągle dążę do do dojrzałości w wypowiedzi artystycznej i ciągle dążę do takiego, tak jak powiedziałaś, całościowego podejścia do tego, co robię. No, to jest, mam wrażenie, że jestem ciągle w procesie tak zwanym, więc ciągle się to dzieje i o ile od czasu do czasu wydaje mi się, że docieram do jakiegoś punktu, który mnie interesuje, no to gdzieś tam na horyzoncie zaczyna majaczyć odległe miejsce, do którego zaczynam na nowo się pakować i zmierzać. Także mam nadzieję, że to nie jest proces, który można raz na zawsze zakończyć, bo to byłoby bardzo smutne. No i to jest według mnie też jeden z takich dowodów, który świadczy o tym, że artysta jest artystą takim w pełni świadomym siebie, bo zauważyłam, że młodzi artyści, kiedy na przykład wydają płytę, oni od razu mówią, to jest super płyta, to jest świetne, tu już nic dodać, nic ująć, a osoby, które mają taką świadomość własnego potencjału, własnego takiego niepokoju wewnętrznego, zawsze powiedzą, nie, to jeszcze jest ciągle nie to. No potencjału to może nie, tylko właśnie jakiegoś takiego napędzającego niepokoju i tak jak powiedziałaś i jeszcze powiedziałabym, dodałabym do tego jakiś taki trud zadowolenia z samego siebie. To nie jest dobra cecha. Ja jej nie lubię i cieszę się, jak spotykam ludzi, którzy czegoś takiego nie mają, którzy potrafią się być zadowoleni z wyników swojej pracy i potrafią się nią cieszyć. Ja się ciągle do czegoś przypieprzam, więc nie jest to coś, co jest godne naśladowania, absolutnie. I ja tutaj zbierając dosie na twój temat, przeczytam takie piękne zdanie Katarzyna Groniec, artystka utkana z marzeń i snów. I mam wrażenie, że konstelacje, bo zaczniemy od początku, czyli od końca. Czyli od końca. Od płyty Konstelacje to jest taki właśnie, nie chcę powiedzieć krążek, nie chcę powiedzieć płyta, ale twór utkany troszeczkę z marzeń, snów i niepokojów. No, ja bym tego tak nie nazwała, nie przyszłoby mi to do głowy, ale to jest coś, co to jest cała wolność, ta cała wolność w odbiorze tego, co się proponuje. Dzieło przestaje być własnością tego, kto je próbuje stworzyć lub tworzy lub wymyśla, jak zwał, tak zwał i żyje własnym życiem. Konstelacje są to, co ja chciałam opowiedzieć konstelacjami, to jest opowieść o przemijaniu, to jest coś, co bardzo mnie dotyka w tej chwili. No i to jest taka, inspirowane są, niektóre piosenki na Konstelacjach są inspirowane dodatkowo jeszcze literaturą, a mianowicie książką Lincoln Bardo George'a Sandersa. Reszta z kolei została dopisana, opisana jako no, rozszerzenie zdania ulotne, jakże wszystko ulotne, to jest Księga Koheleta, która jest tłumaczona w wersji ekumenicznej, więc tak bardziej po ludzku i właśnie bardziej poetycko, bo ta wersja, którą my znamy i która brzmi według mnie tragicznie, marność nad marnościami, a wszystko to marność, jest bardzo taka takiej ciemnej barwy, więc wolę to drugie tłumaczenie. No i konstelacje są takim miejscem, miały być opowieścią właśnie o Bardo, takim miejscu, gdzie się spotykają dusze, które
opuściły już swoje ciała, ale jeszcze nie odeszły na zawsze, czyli takim miejscem zawieszonym pomiędzy życiem a śmiercią, pomiędzy niebem a ziemią. No i tam właśnie w tym bardo miała się dziać cała historia. I tak jest. Konstelacje są właśnie o tej tajemnicy, co się dzieje dalej. Mam wrażenie, że sięgasz w takie klimaty, że tak do końca to dalej, to nie jest tak, jak sobie wyobrażaliśmy, jakbyśmy chcieli, że gdzieś to też nam umyka. Ja tu mam na myśli Evelyn McCall, która, pewnie zaraz przybliżysz tą historię, która nie chciała nigdy, żeby widzieć jej ciało po tym właśnie samobójczym wypadku, a stało się zupełnie inaczej. Czyli to jest też nie tylko nieprzewidywalność życia, ale też nieprzewidywalność śmierci tak naprawdę i tego, co się z nami dzieje, bo się wymykamy nawet naszym tym ostatnim chwilom. No, Evelyn McHale rzeczywiście miała taką, jej ostatnią prośbą było to, żeby nikt nie oglądał jej ciała po upadku z 86 piętra z Empire State Building, ale, no, ale to się nie ziściło. Jej ciało zostało sfotografowane, spadła na dach limuzyny zaparkowanej pod tym budynkiem i tak pięknie spadła, że najpiękniejsze samobójstwo w dziejach. Że to zdjęcie, które powstało tuż po jej śmierci, zostało wykorzystane przez Warhola, później chyba wielokrotnie jeszcze było przedrukowywane, a potem no to już można je sobie obejrzeć w internecie, więc wygląda na tym zdjęciu Evelyn jak modelka z Vogue'a. W ogóle to wygląda jak jakaś taka ekscentryczna sesja zdjęciowa. Dokładnie, jeszcze trzyma perły w dłoni. Tak, więc no to jest, to naprawdę robi wrażenie. Evelyn była 23-letnią dziewczyną, która prawdopodobnie była obciążona dziedzicznie chorobą psychiczną swojej, na którą chorowała jej matka, a być może nie, bo to też jest niejasne, być może nie. Ona w każdym razie, już nie wiem, czy to jest już sprawdzona informacja, czy to są już po prostu spekulacje, które powstały później, przestraszyła się, że tę chorobę odziedziczy i w jakiś tam sposób pewnie już jakieś symptomy u siebie odnajdywała, a może ten lęk przed tą chorobą na tyle silny, że jej się wydawało, że te symptomy odnajduje, no koniec końców postanowiła skoczyć z 86 piętra Empire State. No i tak się stało. To się wydarzyło w 1947 chyba roku i no, jej legenda, czy może pamięć o tym poprzez to zdjęcie pozostała. No, na mnie to zdjęcie zrobiło duże wrażenie. Nie ukrywam, że szukałam raczej jakichś wiadomości na temat jakichś informacji, lektur na temat Bardo. I, no ale surfując po internecie wiadomo, że jesteśmy przekierowywani w podobne, ale trochę inne strony. No i tym sposobem zobaczyłam to zdjęcie i właściwie piosenka się pojawiła bardzo szybko, nie wiem, 2 dni później miałam piosenkę. Zrobiło to na mnie to zdjęcie duże wrażenie, więc i taki bardzo duży smutek, bo to, że no nie znalazł się nikt, kto stanął na jej drodze, kto ją jakoś zrozumiał, poczuł, czy nawet w jakiś sposób się niepokoił, co z nią. Co jest też dosyć takie typowe, bo ona podobno tego samego dnia pożegnała się ze swoim narzeczonym, z którym miała się pobrać za miesiąc, a który później po jej śmierci w ogóle chyba do końca się już nie ożenił, żył jeszcze 60 lat i czy tam w okolicach swojej 80-tki. Umarł, ale no, już był sam do końca, więc prawdopodobnie może nie było takich symptomów nawet widocznych tego, co z nią. Pamiętajmy, że to jest też 1940 któryś rok, więc może to jeszcze nie było tak
Może jeszcze nie byliśmy tak wrażliwi na pewne sygnały. Piękna płyta. Dziękuję. Konstelacje. Mam wrażenie, że te konstelacje muzyczne cały czas nad nami przenikają ku światłu. To jest mój ulubiony utwór z tej płyty. Zaraz go zresztą będziemy tutaj prezentować. Chciałam jednak zapytać, jak doszło do współpracy z Ireną Santor? Z panią Ireną spotkałyśmy się w Białymstoku. Pani Irena była, tam jest co roku jest festiwal imienia Łucji Prus i ja tam zostałam zaproszona ze swoim koncertem. To były niektóre sytuacje, bardzo specyficzny koncert, bardziej teatralny niż po prostu piosenkowy. I tam spotkałam się z panią Ireną. Spędziłyśmy bardzo przyjemny wieczór na rozmowie, no nie za długiej, bo ja już musiałam jechać dalej, a jeszcze tam pewnie przez jakiś czas była. No w każdym razie od słowa do słowa pomyślałam sobie jeszcze, że zaryzykuję zaproszenie pani Ireny na konstelację, na zaśpiewanie chociaż właśnie tych czterech wersów, które zaśpiewała na Ku Światłu, więc udało mi się, nawet nie musiałam chyba specjalnie namawiać. Było bardzo, bardzo przyjemne spotkanie. W studio jeszcze w dodatku rozpiętość wiekowa spora, bo od 20 kilku lat chłopak, który nas realizował, mógłby być z powodzeniem moim synem, bo jest młodszy od mojej córki, więc taki rozstrzał. Potem producent 30-kilkuletni, ja i pani Irena, która już jest po 80, więc to było takie spotkanie pokoleniowe, przekrój pokoleniowy. Takie konstelacje wiekowe. Tak, no, dokładnie, takie konstelacje, ma pani rację. No i te opowieści pani Ireny, jak się nagrywało, kiedy ja jeszcze byłam dzieckiem, moje opowieści jeszcze o taśmie też, bo ja też taśmę pamiętam, w latach 90. jeszcze nagrywaliśmy na taśmę i to taśmę się cięło i kleiło. Tutaj już opowieści młodych ludzi o tym, jak się to dzisiaj robi i jak się używa słów, żeby opisać te procesy techniczne, studyjne. To było bardzo ciekawe dla nas wszystkich spotkanie. Te utwory aż się proszą o wydanie na płycie winylowej. Nie, one się nie proszą. One zostały wydane. Tak, one zostały wydane. Kilka dni temu wyszła płyta winylowa. To jest moja pierwsza płyta, pierwszy mój winyl. Tym bardziej się cieszę. Bardzo to jest przyjemne trzymać tak zwaną czarną płytę, bo ona wcale nie jest czarna. Jest tylko czerwona. Więc moją czarną, różową płytę bardzo, bardzo mi przyjemnie mieć. Fajne to jest uczucie. Bardzo, bardzo. Ja teraz czuję, że słuchacze, wielbiciele pewnie powiedzą tak, no przydałoby się zebrać tych kilka takich największych smaczków i wydać taki właśnie winyl, no nie wiem jak to powiedzieć, z największymi przebojami, może takimi najbliższymi sercu. Byłaby taka... No a dla każdego, w moim przypadku, no dla właśnie, coś innego. Bo raczej nie ma mowy o największych przebojach Katarzyny Groniec, no bo takich nie mam. Ja nawet nie wiem, co mogłoby być takim przebojem. To nie jest, to chyba nie są dobre, to nie jest dobre określenie. No ja bym znalazła parę utworów. Tak, no, ja nie wiem. W każdym razie, no... To chyba każdy musiałby sobie skompilować coś takiego sam. Sam i sam wypróbować. Albo na przykład zrobić, no właśnie, może takich kilka płyt z różnymi kompilacjami. No to już dobra, to już zaczynam dryfować. Ale to jest pewien pomysł właśnie, to jest pewien pomysł. Teraz zatoczymy krąg, bo słuchacze by mi nie darowali, gdybym nie wróciła do punktu przełomowego w karierze, czyli do tego momentu, kiedy zaczyna powstawać Metro. Ja powiem tak, ja pamiętam, to był chyba rok 1993, teatr dramatyczny w Pałacu Kultury. Dobrze mówię? Dobrze pamiętam?
Jeśli chodzi o premierę, to Nie, nie, 90. nie chodzi o premierę. Chodzi o to, że przyszłyśmy tam z klasą. Występowała Katarzyna Groniec, Anka, chyba pan Janowski, Jan. Z tego co pamiętam, minął tydzień i wszystkie chodziłyśmy w ogrodniczkach z krótkimi włosami. No tak, wiem. Dużo na widowni było wtedy dziewczyn, które wyglądały dokładnie tak jak główna Tak. bohaterka tego musicalu, czyli Anka, która chodziła w ogrodniczkach. No ja miałam po prostu ścięte na jeża włosy tam, czy takie pazurki sobie robiłam właśnie. Ja się ścinałam na Lizę Minnelli, a dziewczyny się ścinały na mnie, więc to było bardzo, bardzo fajne. I często właśnie po spektaklu otaczał mnie taki wianuszek właśnie dziewczyn, które były tak samo ubrane, tak się nosiły. Ale w ogóle, czy są jeszcze w pamięci te emocje, które temu towarzyszyły? Bo to było coś całkowicie nowego. Ja pamiętam, że nawet już sam początek, ten laserowy napis metro w powietrzu, to było coś, czego u nas nie było. To był Broadway, to było takie wow. Czy mieliście wtedy poczucie wszyscy, że bierzecie udział w czymś takim ekscytującym? No tak, mieliśmy, oczywiście. Tak, mieliśmy. Zresztą nas też podsycano te nasze emocje w ten sposób, żebyśmy właśnie w taki sposób o tym, co robimy, myśleli. Zresztą no, mieliśmy poczucie, że to jest coś, czego jeszcze w Polsce nie było, że to jest pierwsze takie przedsięwzięcie w pełni prywatne, zrobione przez ludzi, tworzone przez ludzi, którzy się nie wzięli ze szkół teatralnych, co też Tak, dla bo tam wielu. były eliminacje, castingi, to było. To dzisiaj nazwalibyśmy to castingiem pewnie, ale to wtedy się nazywało eliminację do musicalu. I to było takie konkursy organizowane we wszystkich miastach największych w poszukiwaniu właśnie osób, twórców, tych wszystkich wykonawców, których w końcu znaleziono. Ale to trwało miesiącami i przewaliło się straszne ilości ludzi. Ja pamiętam, że byłam we Wrocławiu na tych eliminacjach po raz na pier pierwszy, na pierwszych. Potem już jeździłam do Warszawy, przechodząc przez kolejne etapy. Jeździłam do Warszawy. Koniec końców zostaliśmy zgrupowani na AWF-ie w Warszawie w 90 roku, już latem. No i tam mieszkaliśmy jak sportowcy. Od rana do wieczora mieliśmy różnego rodzaju zajęcia. No i tam się też ludzie wykruszali. Co tydzień mniej więcej była wystawiana lista, kto odpada. We wrześniu chyba przeszliśmy do teatru dramatycznego i jeszcze w teatrze dramatycznym aż do stycznia trwały ostatnie takie czystki. Aktorka musicalowa w pewnym momencie postanawia wydać płytę i wiem, że ta płyta powstała we współpracy z Grzegorzem Ciechowskim. On zdaje się wtedy pracował nad muzyką do Wiedźmina, ale ja gdzieś wyczytałam, że przed tą płytą były dwie wcześniejsze. Czy to jest prawda? Miałam jedną całą płytę, drugą powiedzmy zaczętą, ale czułam, że to w ogóle nie jest to i że to idzie w jakimś kierunku takim bardzo popowym, który mi nie odpowiada. To realizuje wyobraźnię cudzą, nie swoją. No i robię coś, pod czym niechętnie się chciałabym się podpisać, więc no, obie te płyty poszły do kosza. Ja w Nic z nich ogóle nie zostało. nie, nic z nich nie zostało. Więcej, ta płyta, jestem bardzo wdzięczna producentowi tej jednej z tych płyt, ponieważ już naprawdę to już była gotowa rzecz, więc to, że on mnie nie zamordował, ani po prostu się nie obraził śmiertelnie na mnie, no jakoś to przełknął i zrozumiał, że nie ma co, jeśli mam takie podejście, no to ja już jestem dłużniczką pewnie do końca jego. Ale no, tak się złożyło. Oczywiście moja wina, że się nie zorientowałam wcześniej i że weszłam w to i tak głęboko i tak daleko to zaszło, że nie powiedziałam stop w odpowiednim momencie, ale
To po prostu wynikało z mojej niepewności i z braku wyobraźni, co dalej. No ale no, cóż, tak się złożyło. Grzegorz był ostatnią taką deską ratunku. Tak przynajmniej wtedy myślałam i wydawało mi się, że jeżeli ta współpraca się nie powiedzie, jeżeli on nie zdecyduje się na tę produkcję, albo nie wiem, zdecyduje się na produkcję, po czym ja się zorientuję, że to też nie jest ten kierunek, to znaczy, że albo jestem, albo tak bardzo nie wiem, czego chcę, albo nie potrafię wypowiedzieć się, nie potrafię wypowiedzieć swoich pragnień, albo, no, no, no nie, albo po prostu nie mogę, nie potrafię współpracować z nikim i że to nie jest moja droga. Także no tutaj była, to już był taki ostatni moment, miałam wtedy 28 lat i wydawało mi się, że jestem stara po pierwsze, że to już jest koniec świata i że jak się nie ogarnę, to już naprawdę będzie późno. Bardzo żałuję, że nie mogę powiedzieć, że gdzieś tu w pobliżu będzie koncert, ponieważ teraz właśnie gdzieś tam sprawdzałam dokładnie południe Polski, ale liczę, że w przyszłym roku to się zmieni. Będziemy miały może okazję właśnie zapowiadać tutaj gdzieś spotkanie, przynajmniej w pobliżu. Dziękuję serdecznie za spotkanie. Dziękuję również, bardzo miło, dziękuję. Moim i Państwa gościem na czerwonym dywanie była Katarzyna Groniec. Dziękuję bardzo, było mi bardzo miło. Mam nadzieję do usłyszenia. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo.